Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Synoptycy ostrzegają nas przed anomaliami pogodowymi, także trąbami powietrznymi, a my nadal nie mamy radaru meteo. No jest to smutna informacja, bo rzeczywiście tyle czasu z tym radarem się mocujemy, środki na to zostały załatwione, promesy są, a Instytut Meteorologii no, niekoniecznie intensywnie się tym zajmował. No, bo ostatnio doszły, tak powiem, protesty ludności w okolicach Góry Świętej Anny, którzy tam spodziewają się różnych dziwnych rzeczy i są generalnie mało podatni na argumentację. No, ale myślę, że jednak to ta inwestycja, która jest niezbędna dla nas, zostanie sfinalizowana. No mówiło się rok temu, że w drugiej połowie 2015 roku radar będzie gotowy, czyli właściwie już powinien być prawie gotowy. Tak, wszystkie, że tak powiem, procedury przetargowe, kupno ziemi i tak dalej, zostały wreszcie sfinalizowane. No i... To czego brakuje, panie doktorze? Okazało się, że potrzebna jest drobna mała rzecz, której nie dopatrzono, mianowicie odrolnienie kawałka gruntu. Tam była sytuacja taka, że teren, że sądzono, IMGiU postępował w ten sposób, że spodziewał się, że to jest inwestycja przeciwpowodziowa, wymieniona w rozporządzeniu, a tymczasem legislator zapomniał, że takie urządzenia sprzyjają systemowi przeciwpowodziowemu. I w związku z tym traktowano ją jak normalny nadajnik telefoniczny. Czyli normalnej tej specustawy powodziowej nie można zastosować? Nie można było zastosować, bo po prostu nie była numeratywnie wymieniona, radar nie był wymieniony. No czyli normalna inwestycja. Czyli normalna inwestycja, odrolnienie i tym podobne rzeczy. No, niestety. A gmina tutaj zajęła jakie stanowisko? To jest gmina Zdzieszowice. Tak, Zdzieszowice były tutaj, tak powiem, chętne i chciały współpracować. Tam te warunki środowiskowe zostały wydane. Nasza regionalna dyrekcja ochrony środowiska też, jak powiem, nie przeszkadzała, czy tutaj wykonywała prawidłowo swoje funkcje. Natomiast no, rzecz się potknęła na etapie odrolnienia. No i co teraz? Co trzeba zrobić? W tej chwili... Kto musi decyzję podjąć? Tak, w tej chwili instytut wystąpił do starosty krapkowickiego, bo to jest jego gestia, właśnie o odrolnienie tego terenu, przeklasyfikowanie po prostu, bo tam jest w zasadzie to już trudno powiedzieć, żeby to była jakaś wyjątkowo dobra gleba, bo to jest w tym pasie autostradowym nieduża działka, żeby ją zmienić klasyfikację z tej buraczanej na inną i wtedy ta inwestycja, że tak powiem, pójdzie. Przyszły rok. Myślę, że tak, że ona jest na tyle zapięta już i technicznie, i finansowo, i organizacyjnie, i projektowo, że w przyszłym roku powinniśmy ją zamknąć. Tutaj ten radar jest dla nas bardzo kluczowy, bo pozwala na takie szybkie ostrzeganie właśnie typu trąba powietrzna, typu burze, typu grad. Znaczy nie można zapobiec, ale można ostrzec. Tak, można ostrzec i to bardzo precyzyjnie. Przy obecnych środkach, które mamy informacyjnych, typu SMS-y do sołtysów, typu no choćby nasza telewizja polska, która praktycznie rzecz biorąc bardzo fajnie się włączyła w system ostrzegania, gdzie praktycznie rzecz biorąc wszystkie naziemne programy cyfrowe telewizji zawierają paski informacyjne. No i tutaj możemy to dedykować w zależności od nadajnika. Tylko musimy mieć informację o tym, że pogoda się załamie. Tak jest, musimy mieć informację i to taką informację, tak powiem, z pierwszej ręki, czyli pewną, a nie, że tam w okolicach będzie padało. No. To nie jest jedna sytuacja w naszym regionie, gdzie protesty mieszkańców blokują pewne inwestycje. No od lat mówimy o polderze Winów w gminie Pruszków, który jest, ale go nie ma właściwie. To znaczy jest przewężenie wału, woda się wyleje, ale formalnie polder tam nie istnieje. Nie ma zgody. Tak, no nie ma zgody, dlatego że to jest, jak sam pan wie, Winów jest bardzo łakomym kąskiem inwestycyjnym, blisko Opola, ładnie położony.
No więc oczywiście właściciele tych gruntów no, chcieliby to zamienić w działki budowlane, no to kwoty są wyobrażalne, jakie mogą z tego tytułu mieć. No i w polderze niemożliwe. A na polderze jest niemożliwe. Teraz mapa ryzyka powodziowego, mapy ryzyka powodziowego, które zaczynają funkcjonować, za 2 lata już będą świętym prawem, no tutaj eliminują możliwości inwestowania czy budowania na terenach zagrożonych o dużym ryzyku powodziowym. No teraz to się dzieje. No bardzo często samorządowcy o tym mówią, zresztą też wy o tym mówicie, że są nowe inwestycje, domy budowane są bardzo blisko terenów zalewowych albo wręcz na terenach zalewowych. Tak jest, a potem jest wrzask, że budujcie nam wał dookoła, dlatego że myśmy się tutaj rok temu wybudowali, teraz płacimy podatki 80 zł miesięcznie i proszę nam tutaj wał wybudować za 5 milionów. No. No takie roszczenia są. No a polityka idzie w drugą stronę. Mówi się o tym, że raczej nie będą budowane wały tam, gdzie straty, no powiedzmy, no wysokość strat nie będzie tak wielka, aby opłacało się wały budować. No mamy przykład gminy Bierawa, gdzie mówi się o tym, że być może wałów nie będzie. To znaczy tutaj jest polityka, jest to rozsądna polityka, czy rozsądne postępowanie inżynierskie, bo tutaj walka z powodzią jest z góry skazane na niepowodzenie. Żebyśmy nie wiem, jakich środków używali, to sobie tak naprawdę z nią nie poradzimy, jeżeli przyjdzie co do czego. Natomiast przewidywanie i wykonywanie korytarzy, żeby te wody mogły przepłynąć, możliwie minimalizując szkody. No, proszę popatrzeć, że w 2010 roku myśmy na Opolszczyźnie przez dobrą organizację służb no, praktycznie nie ponieśli żadnych strat w sensie życiowym. No, ani... no w porównaniu z 97 rokiem, to... albo w porównaniu z innymi regionami w 2010. Tak jest, dokładnie tak, gdzie nikt nie zginął, nikt niewielkie straty, że tak powiem, w zwierzynie to wręcz anegdotyczne, ale tak naprawdę to się niewiele stało, a dzięki temu, że po prostu jednak my się uczymy ciągle i powiatowe centra i gminne, to funkcjonuje i to jest satysfakcjonujące. Choć i wtedy były pewne słabe punkty, pamiętam, że był problem z Jeziorem Turawskim. Zbyt późno zdecydowano się na zrzut wody. Tak, tutaj to był taki drobny, umownie nazywając, błąd polegający na tym, że nikt nie docenił zlewni Małej Panwi, która się wydawała maleńka, a taka sobie mała zlewnia, a tymczasem dobowy opad niewielkiego, ale stałego deszczu spowodował, że faktycznie płynęło do jeziora no, gigantyczna ilość, bo prawie 200 metrów sześciennych na sekundę, więc to są niewyobrażalne wręcz w stosunku, jeżeli chodzi o Małą Panew, ilości. Teraz potrafimy tym zbiornikiem lepiej już zarządzać? Tak, tak. W tej chwili już jest na o tyle dobrze zorganizowana praca zbiornika i na tyle szybkie możliwości reagowania nim, że już bym się nie obawiał. My choćby empirycznie żeśmy się sprawdzili, że zrzut 90 metrów sześciennych na sekundę ze zbiornika Turawskiego, o czym się wcześniej nie mówiło i nie myślało, jest możliwym i nie przynosi jakichś strat karkołomnych czy dużych, a tutaj bardziej cierpimy od strony Odry, która cofa się w stronę Czarnowąs. Także tutaj Turawa jest akurat. Ja bym się raczej w tej chwili bardziej niepokoił problemami braku wody niż jej nadmiaru. Tutaj mamy problem. Mamy duże kopalnie odkrywkowe, które odwadniamy przecież z wody gruntowej, wody podziemnej i tak troszeczkę się boję, że tej wody może nam brakować. Szczególnie dla rolnictwa. No a pogoda jest jaka jest. A pogoda jest jak każdy widzi. No panie doktorze, ostatnie pytanie. A co z Małą Panwią? Ona jest już bezpieczna? Więc Mała Panew generalnie ma dwa w tej chwili takie miejsca, które stanowią dla nas no, pewną zadrę i pracujemy nad tym, to znaczy zarówno służby marszałka, jak i pana wojewody Wilczyńskiego. Pracujemy nad tym, żeby w Zawadzkie, że tak powiem, tutaj zabezpieczyć, tam jest problem
kanału chucianego, którego nikt nie chce się, do którego się nikt nie chce przyznać, bo trzeba coś z nim zrobić. Po dawnej Hucie Andrzej. Po dawnej Hucie Andrzej, tak jest. I tam Zawadzkie jest zagrożone tym, że przez ten kanał właśnie może się woda lać do środka. A druga rzecz to jest to hałda w Ozimku, gdzie też praktycznie w tej chwili próbujemy zapobiec jakimś biedom, które mogą się zdarzyć. No ta hałda jest rozbierana w tym ona momencie. Ona jest rozbierana i jak gdyby na życzenie, na życzenie własne likwidujemy wał, bo ona pełni rolę wału. Lewobrzeżnego na odcinku kilkuset metrów to właściwie. To jest 150-160 metrów i tam trzeba po prostu wybudować wał zamiast tej hałdy. No nie jest to problem natury technicznej, bo to zabić ścianki Larsena i zabezpieczyć, to można w okamgnieniu zrobić. No tylko, że to się trzeba dogadać, kto miałby za to ewentualnie zapłacić, a przy mizerii finansowej, która jest, no to zawsze lepiej, jak to kolega zapłaci, a nie ja. No, no i spór trwa. No to życzmy sobie póki co dobrej pogody, żeby nie było żadnych opadów. Dokładnie. Ani trąb powietrznych. Naszym gościem był dzisiaj dr Jerzy Dobosz, doradca wojewody do spraw przeciwdziałania powodziowego. Dziękuję za rozmowę. Też dziękuję serdecznie.